Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Susek, to jest World of Tanks i czas na ostatni wakacyjny dla mnie update garażu. Cóż tym razem? Chyba troszeczkę się pozmieniało od ostatniego razu. Kilkukrotnie mieliście okazję tam zobaczyć, co się w tym garażu znajduje tak naprawdę, więc pewnie nie wszystko będzie zaskoczeniem dla was, więc już przestanę pierdzielić od rzeczy. I mówię, co jest grane. Na pierwszy ogień typ 58. Jest to czołg średni 6 tieru, jak możecie zauważyć. Póki co zrobiłem tylko gąsienicę i wieżę. Trochę brakuje mi do działa, bo szkoda free expa. Co mogę powiedzieć o typie 58? Przede wszystkim no nie jest to wybitny pojazd. Mamy tutaj ledwie 128 penetracji przy 160 uszkodzeniach i 12 strzałach na minutę, co nam daje przy załodze na 100% pi razy drzwi 4,7 ładowanie działa, więc nie jest to zbyt szczególna wartość, gdyż taki KW1 przy podobnej penetracji i obrażeniach strzela szybciej. Także no słabo typie 58, nie jesteś zbyt dobrym czołgiem, ale da się tobą grać, tylko trzeba po troszeczkę przyładować z golda, no niestety. Gdzieś zawsze się znajdzie taki czołg, który bez golda jest po prostu beznadziejny i typ 58 no niestety jest takim pojazdem. Oczywiście tutaj jest typ 59, cóż, co tu dużo mówić, spora różnica przede wszystkim w jakby to nazwać, w nazwie, prawda, no inaczej wygląda, no a jedna tylko cyferka różnicy w nazwie, troszkę się poplątałem. Typ 59 jest chyba moim ulubionym czołgiem premium do zarabiania, no ja bym nie powiedział, że on jest jakoś specjalnie OP, na pewno jest to dobry czołg, oczywiście no lubi gubić moduły, amoraka, tracić załogantów, przycinać wieże, no i takie tam, ale jest naprawdę fajny i bardzo mi się fajnie nim gra. Dobrze się zarabia przez preferencyjny matchmaking. No i czas na kolejny nowy nabytek, bo typ 58 jest zdecydowanie nowy. Czas na MX-a 1390, czyli chyba najgroźniejszego piździka w grze. On nie jest zmaksowany w żadnym stopniu. Mam to powiedziało i radio, ale gąsienic i silnika to ten czołg długo nie zobaczy. No nie pali mi się do gry, więc co dużo mówić. I tyle. Będzie mi chyba on służył jako czołg do pokazywania w serii opis mapy. Przynajmniej tak mi się wydaje, to ma sens, bo on jest szybki, dobry silnik, chociaż nie zmaksowany, no ale dam radę. Następny jest AMX M4. Który, co dziwne, jest czołgiem, na którym mam największy średni damage, było tam coś koło 900. Może 900 to nie jest jakoś wybitnie dużo, no ale jak na siódemkę chyba nieźle. Wielu bitew w nim nie rozegrałem, chyba z 30. Jest w pełni zmaksowany, tylko troszeczkę się męczyliśmy przy silniku, z tego co pamiętam. A nie, silnik był wybadany na innym pojeździe. No i brakuje tutaj troszeczkę do expa do 50-100, słynnego 50-100. No ale nie pali mi się, tak? Mam naprawdę wiele czołgów do gry. Kolejny czołg, bardziej już nawet niszczyciel, jest to AMX ACML-46. Cóż można o nim powiedzieć? Jest to ciekawy TEDek, jednakże najciekawszy jest ta różnica na zawieszeniu, gdyż może 63 tony uciągnąć, a waży nieco ponad 50. Tutaj chodzi o to działko. Ja niestety nie posiadam jeszcze go, a z tym działem gra jest kompletnie inna, bo 300 uszkodzeń to jest inna zabawa niż 240 zawsze, mimo iż czas się przedłuża.
Trochę jest exp, ale nie pali mi się nim grać. No, jak mam wiele czołgów, to zwykle maksuję je przy pomocy gwiazdek razy 3 bądź razy 5. Dobrze. Bad Chatillon. Albo po prostu Bad Chat 155-55. Artka 9 tieru, która jest z nami od dawna i była bohaterem dwóch ciekawych potyczek, jest zmaksowana i mniej więcej jesteśmy w połowie drogi do 10 tieru. Artą lubię grać tak na odstresowanie, gdyż no mam troszeczkę wpływu, troszkę mnie lepiej losuje tą artą, nie umiem tego wytłumaczyć, no ale tak mam. Następnie Centurion MK1, czyli bohater British Tank Challenge, które umarło śmiercią tragiczną, ale nie martwcie się, gdyż brytyjskie czołgi będą towarzyszyły nam bez dwóch zdań w potyczkach randomowych, i tam się one dobrze odnajdą. Póki co muszę wam powiedzieć, że Centurion MK1 z działem topowym 20-funtowym, bo chyba tak należy czytać tą nazwę, jest naprawdę grywalny. Może nie powiedziałbym, że jest świetny, bo no, trochę bym przesadził, bo Indian Panzer zje każdego mediuma przez to naprawdę świetne opuszczanie lufy, ciekawą i dobrą mobilność. Ale Centurion to jest specyficzny czołg, który, prawdę mówiąc, wydaje mi się, że powinien być czołgiem ciężkim bardziej, bo jeździ dość powoli. Fakt faktem, nie mam topowego silnika, ale no, nie jest to zbyt szybki pojazd. Ale z tym działem naprawdę znakomitym snajperem, ze względu na fantastyczną celność, jak widać 0,33, do tego 226 penetracji, także no, zje wszystko na śniadanko, bez większego problemu przybija wszystkie ósme, dużą część dziewiątych tierów, weak spoty dziewiątki, ale jakieś dolne płyty i tak dalej. Centurion jest naprawdę przyjemny. I tutaj ni z dupy, ni z pietruchy pojawił się AT2, a to i wyłącznie dlatego, że rozdawali przy jego wielkiej pomocy 7 dni premium, na które się skusiłem z wielką chęcią. I on tu będzie stał, bo po co mam go sprzedawać? Nie mam zamiaru robić, ale miejsc w garażu u mnie dostatek póki co, bo chyba jeszcze mam z 4, 3, a to dlatego, że będą potrzebne tanki na następne 7 dni premium. Zresztą możecie chyba to sprawdzić już teraz. Następne misje z nienacka na siatkę kamuflażową. Wygraj losową bitwę i zniszcz jeden pojazd. Łatwe. Co tutaj jest? Zdobywanie szlifów. M4 Sherman, T49 i BDR-ka. Maksymalna siła. 20 tysięcy za 5K damage. No fajna misja. To jest na VKD. Ile doświadczeń? No nic specjalnego, tak szczerze. Ale nieważne. AT2 był, Locust to zabawka, M48 A1 Patton. Nie wiem, czy on był bohaterem garażu, być może nie, to więc coś o nim powiem krótko. To jest naprawdę ciekawy czołg. Oczywiście frajdy z Pattona poprzedniego on tam jakoś niespecjalnie mi daje taką samą, ale no naprawdę fantastyczne działo, może powiedzmy tak. Tam czas przeładowania około 7,4 jest, czy tam 7,5, dokładnie już nie pamiętam. Ale co warto nie powiedzieć, że ma niezłą celność 0,36 i przez to, że ten Patton jest taki trochę nieruchawy i ma wysokie zawieszenie, praktycznie nie rozwala się ten celownik podczas jazdy, więc jest przyzwoity. No ale pancerze za grosz, prędkości za grosz, może i się przyzwoicie kręci i w ogóle, no i jest całkiem dobrym spotterem, znaczy takim pasywnym, gdyż ma dobry view range przy użyciu, ale z drugiej strony nie ma świetnego kamuflażu. Ja tutaj się ratuję, że też mam sporo tego camo, no ale jeszcze nie jest pomalowany. Jak będzie jakaś promocja, to się pomaluje. Ale powiedzmy sobie szczerze, przyzwoity to jest pojazd, ale bez szału. M6, no co mogę im powiedzieć? Przyzwoity, ale bez szału, powiedzmy sobie szczerze. Zmaksowany, kilka kekspa do T29, ale no nie pali się, komu się pali. Tutaj jest M8A1. W sumie jest to
taki przypadkowy bohater tego odcinka, bo nigdy potem już go nie spotkacie. Ale o co chodzi z tym M8A1? Właśnie te misje, które przeglądałem jakiś czas temu, tam jest T49 i to jest, prawdę mówiąc, jedyny pojazd, którego ja nie mam zbadanego i tutaj kilka tysięcy, no kilka, dwie, trzy bitwy mi brakują jutro, żeby zrobić T49 i pokupować te cztery, te trzy pojazdy, żeby, no co, już może już nie kupić, bo nie wiem, jak będę stał z internetem w te dwa dni, ale no, żeby być w gotowości, tak jak dobrze. M8A1, T92, no co tu dużo mówić, najpotężniejsza artyleria w grze pod względem wielkości działa. Mogę wam powiedzieć, że pierwszy raz od kiedy mam tą artylerię, mam ją od chyba 8.5, tak mi się wydaje. Tak, od 8.5, zanim ten nerf artylerii nastąpił, pierwszy raz udało mi się zrobić ponad 7k damage'u. Bitwa była na remis, także no niestety. Zrobiłem ponad 7k damage'u i miałem 8 na 10 celnych strzałów, także jaki nerf, nie? Jaki nerf, o czym tu mowa. LTP, Learn to Play, nie sprzedamy tego. Nie jest zbyt cudowny czołg, ale w życiu go nie sprzedam. T34 z poprzedniego eventu oraz trzeba w końcu, tutaj A43 jest zbadane i czeka tylko T34, aż sobie nim po prostu pogram i wybadam tego rudego. Następnie jest T-54, który prawdopodobnie też nie był bohaterem poprzedniego materiału. Gram nim cieńko w porównaniu do Patona, szczerze mówiąc. No ale męczyłem się długo z lówką 7 tieru na dziewiątkach, także teraz mam to działo. To z gorszą peną na pocisku standardowym. Za to celniejsze i troszeczkę szybciej strzela. Po 320 siekam co 6,6 sekundy, także no prędko. Także mi zostało do zbadania tutaj za 50k expa i silnik, i gąsienice. A pierwszą dychą, jaką zbadam, będzie obieg 140. Czemu? Gdyż ja wiem, że mówiono, że obieg 140, że T54 będą dwie dychy i przez najbliższe dwa patche nie zapowiada się, żeby to mieli zmienić, ale lepiej 140 zbadać, bo te 62 raczej nie ruszą, a sobie 140 może być, tylko no, grać nim nie będą, będzie wybadany, ale kupiony nie sądzę. Tutaj moje dwie dyszeczki IS-4 oraz IS-7. System 1, który tak stoi jak stało, powolutku się zbliża czas SUS 101, który będzie wyzwaniem. No i na koniec wisieneczka, czyli obiekt 704, już w pełni zrobiony, wymaksowany. I prosta droga do obiekta 268, czyli 280 tysięcy. No, prosta droga jak w mordę strzelił. Dobrze. Fajny czołg. Ja póki co testuję ustawienie, gdyż trochę gadałem z Teronem i on jeździł bez skupiacza i wentyla, za to z lornetką i siatką. Być może jest to lepszy pomysł, żeby snajpić tym czołgiem, bo on jest naprawdę niewidzialny, więc siatką i lornetką jest jeszcze bardziej niewidzialny. A ładuje i skupia, powiedzmy, no znośnie, bo 2,9 skupiania na tak potężny dział to nie jest źle. Także to jest jeszcze kwestia, powiedzmy, testów moich i wgrania się w ten czołg tak naprawdę. Dobra, przejdźmy do badań. Zaczynając od góry. Czołgi chińskie, jak widać, brną. Z typa 58 zbadam oba czołgi, będę zwiedzał obie linie czołgów. Póki co linie czołgów lekkich sobie totalnie odpuszczę. W czołgach francuskich, jak widać, lekki postęp w postaci 1390.
jednakże nie pali mi się robić, zwłaszcza, że no wiele jest czołgów, które trzeba najpierw przed nimi zrobić, a potem Lorraine też nie jest zachęcający, zwłaszcza, że przed Lorraine'em trzeba zrobić 50-100, żeby mieć na Lorraine'a wybadane działo. Tak się robi, że najpierw się idzie w linię czołgów ciężkich we Francuzach z prostego powodu, bo wtedy mamy działa na czołgi lekkie, średnie oraz silniki na TDK-i, więc no jest najlepiej, jeżeli najpierw zrobimy linię czołgów ciężkich. Tak naprawdę prawie w każdej nacji najlepiej zaczynać od linii czołgów ciężkich, gdyż często gęsto przechodzą silniki z innych pojazdów. Cóż, tutaj niemieckie drzewko, hehe, nieruszone, dobranoc. Tedeki, no Centurion jest, reszty nie ruszam, AT8 też nie, ale jest, no nie chcę się tego pozbywać, nie widzę sensu. Amerykańskie, wreszcie będę miał wszystkie piąte tiery zrobione i zbadane i w ogóle. I wymaksowane z tym czymś, potem mi tylko szóste zostaną i no, dość ładnie wygląda to drzewko, dwie dychy. Ale tutaj z Amerykańców, prawdę mówiąc, nic nie robię teraz. Głównie oczywiście skupiamy się na ruskich. I tak myślę, że drzewko ruskie będzie pierwsze, które ja w pełni zrobię, ale kiedy to, ojej, nie mówmy o tak odległych czasach. Główne cele to te 5-4 obieg 704 tak naprawdę. Do tego jeszcze ta arta francuska, tak od czasu do czasu, czyli głównie dziewiątkami teraz gram. No, mam 3, więc trzeba by kończyć je prędzej czy później. Coś jeszcze? O, jeszcze sobie popatrzymy na to nowe drzewko śmieszne, zrobione przez VG. Nie wiem, czy to jest bardziej przejrzyste, czy nie. Nie wydaje mi się, no ale WG i z WG. Tak jak widać, wygląda to jak wygląda. Możecie sobie popatrzeć na te medale, jakieś nagrody grupowe. Haha, trzecie Braterstwo Broni, będzie bitwa z niego. Kuratowałem sytuację. Statystyki, jakiś stosunek zniszczeń do zgonu, stosunek uszkodzeń, wykrytych, uszkodzenia otrzymane na bitwę, zadane na bitwę, fragi na bitwę, jakimi pojazdami najwięcej bitew rozegrałem, jakimi nacjami rozegrałem, ile bitew, jakimi typami. I w zasadzie taka jakaś troszeczkę mało czytelna po tym czasie. Tabela. Tak mi się przynajmniej na pierwszy rzut oka wydaje, że nie jest zbyt czytelna. Co tu mamy? Bitwy, zwycięstwa i możemy sobie posortować w dowolną liczbę. Jak widać, tak jak mówiłem, AMX-em M4 mam ledwie 40 bitew. Wysoki współczynnik za średniego expa. No i M-ki to tyle w zasadzie. Obiektem 704 też nawet nie najgorzej z expem, ale nie to co Aizu, nie? Aizu, crazy. Dobra, kończymy te wywody, żegnając się obiektem 704. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i życzę wam miłego dnia. Cześć.